Sprawdźmy, czy potrafilibyśmy policzyć, ile to jest 3 razy 60. Możemy takie działanie rozpatrywać na parę sposobów. Możemy potraktować te liczby dosłownie jako 60, 63 razy, czyli 60 dodać 60 dodać 60. I możemy takie dodawanie policzyć w pamięci: 60 dodać 60 to 120 i dodać jeszcze jedno 60 to 180. I policzone. Inny sposób policzenia takiego zadania to rozpisanie 3 razy 60 jako 3 razy i zamiast 60 możemy zapisać 6 razy 10. 3 razy 6 razy 10. Kiedy mnożymy trzy liczby ustawione po kolei, nie ma znaczenia w jakiej mnożymy kolejności. Możemy najpierw pomnożyć 3 razy 6. I w wyniku otrzymamy 18, a dopiero potem pomnożymy to 18 razy 10, a 18 razy 10 równa się 180, czyli 18, i dopisane z prawej strony 0. Im więcej będziecie ćwiczyć, tym łatwiej będzie wam takie mnożenia obliczać w pamięci. Kiedy widzimy 3 razy 60, od razu myślimy sobie, że 3 razy 6 to przecież 18, i wystarczy tylko dopisać do tej 18 0 żeby otrzymać wynik. Obydwoma metodami dotarliśmy do tego samego wyniku. Zróbmy jeszcze jedno takie zadanie. Obliczmy 50 razy 7. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i obliczenia samodzielnie, a potem obejrzyjcie, jak ja to zrobiłem. I znowu, można to zrobić na parę sposobów. Po pierwsze, możemy dodać 50 do siebie 7 razy, ale dodawanie 7 pięćdziesiątek zajmie nam wieki. Ale można to tak zrobić: 50 dodać 50 dodać 50, dodać 50, dodać 50, dodać 50, dodać 50. Oto 50 powtórzone 7 razy. 50 dodać 50 to 100, dodać 50 to 150, 200, 250, 300, 350. Równa się 350. Można to zrobić właśnie tak, ale jak pewnie sobie wyobrażacie, są prostsze sposoby. Wystarczy sobie wyobrazić, że 50 to 5 razy 10, czyli możemy to 50 zapisać jako 5 razy 10 i pomnożyć razy 7. I znowu kolejność mnożenia nie ma znaczenia, więc możemy najpierw pomnożyć 5 razy 7 wiemy, że 5 razy 7 równa się 35 i ten wynik pomnożymy razy 10, czyli do 35 dopiszemy z prawej strony 0 i będziemy mieli wynik 350. Można to też zrobić w pamięci, spojrzeć na nasze wyjściowe działanie i pomnożyć to 5 i to 7, w wyniku otrzymujemy 35 i dopisać z prawej strony to 0, bo mieliśmy pomnożyć razy 50, a nie razy 5, czyli 50 razy 7 równa się 350.